Większość z nas zapewne słyszała o różnego rodzaju dodatkowych, hipotetycznych planetach naszego Układu Słonecznego. Czy to Nibiru, autora Zachary Sitchina, który był zwolennikiem teorii paleoastronautycznych, według których kosmici mieli przybywać na Ziemię w odległej przyszłości, czy to różnego rodzaju bardziej naukowe bądź pseudonaukowe teorie planet, takich jak X, Y, Z, było ich tam od groma, to większość z tych różnego rodzaju teorii tak naprawdę albo jest obalana, albo nie posiada wystarczającej ilości dowodów, aby ją potwierdzić. Jednak, czy jest możliwe, że w odległej przyszłości naprawdę istniała taka dodatkowa planeta naszego Układu Słonecznego, po której pozostałości znajdujemy w postaci obecnego pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem? W dzisiejszym odcinku powiemy sobie właśnie o takiej hipotetycznej, niezwykle starożytnej planecie. Zapraszam. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dodatkowej planecie w naszym własnym Układzie Słonecznym. Nawiążemy nie tylko do bezpośrednich dowodów z astronomii, lecz również do różnego rodzaju tekstów i tych starożytnych, i tych metafizycznych oraz w nawiązaniu do wszelkiego rodzaju teorii, które dotyczą tego rodzaju dodatkowych planet, dodatkowych obiektów w naszym własnym Układzie Słonecznym. Zacznijmy od tego, że chyba najpopularniejszą taką teorią dotyczącą dodatkowej planety jest teoria Zachary Sitchina, który był autorem, jak już wspomniałem we wstępie, książek popularno-naukowych, sprzedał ich dosłownie miliony, w których opisywał on swoją własną teorię paleoastronautyczną. Jednak warto je wspomnieć, że wiele z tez Sitchina jego tłumaczeń jest błędnych i tak jak może tam posiadamy różnego rodzaju anomalie, które można interpretować w sposób, że naprawdę tak było, jak Sitchin to sobie wyobrażał, to wiele z tych rzeczy jednak nie jest do końca prawdziwych i wiele rzeczy można łatwo obalić. Jednak w swojej pierwszej książce takiej, która ujrzała tutaj cały świat i została sprzedana w milionach kopii, 12 planeta, Sitchin wspomniał, że podobno w sumeryjskich zapisach jest informacja o planecie Nibiru, dodatkowej planecie, która tutaj miała być niby w naszym Układzie Słonecznym, jednak ta jej orbita, jak widzimy, miała być poza, przez co miała ta planeta być niewidoczna i wyłącznie w specyficznych okresach, tutaj mamy różnego rodzaju cykle tam podzielone przez 3600 lat, a 3600 lat to taka jednostka matematyczna ze starożytnej Mezopotamii nazywana Siar, to ta planeta na to miała być niewidoczna, ponieważ jej orbita miała być tak odległa i po prostu żyjemy w takich czasach, że ta planeta jest na tej orbicie gdzieś daleko i po prostu jej nie widzimy. No jednak raczej ze współczesnymi tutaj różnymi teleskopami i innymi astronomicznymi narzędziami byśmy ją zauważyli. No chyba, że tak jak twierdzą tutaj zwolennicy teorii różnego rodzaju spiskowych, że po prostu specjalnie jest ta planeta ukrywana. No nie wiadomo. Inne teorie dotyczące tego rodzaju planet mówiły o jakiejś planecie X, Y, Z. Niektórzy mówili, że jest to planeta jakaś, która odbija tam światło i w ogóle odbija fale, przez co jej nie widać. Jednak to też według mnie jest wszystko naciągane. Dlatego w tym odcinku powiemy sobie o nieco innej planecie. I tak jak Sitchin tutaj napisał, zatytułował swoją książkę The 12 Planet, czyli 12 planeta. Pamiętam, jak czytałem tę książkę. Naprawdę to jest niezła książka, tylko wiadomo, wiele rzeczy tutaj jest takich naciąganych i takich trochę, no, w tym sensie. I Sitchin właśnie bazował tą teorię Nibiru m.in. na takiej inskrypcji pewnej tutaj z Mezopotamii, w której widzimy, no, coś na wzór naszego Układu Słonecznego. Mamy w centrum jakby Słońce, chociaż to również zależy od interpretacji, i mamy dookoła różnego rodzaju ciała. I po obliczeniu tych ciał Sitchin wywnioskował, że jest ich o jeden więcej. Jednak jest ich 12, jest to 12 planeta, w naszym ciele jest znacznie mniej ciał niebieskich, dlatego Sitchin tutaj naciągnął, bo policzył Księżyc, policzył samo Słońce i wiele innych. I dlatego zauważył, że jest jedna tutaj kropka więcej, to musi to być ta 12 planeta. I również posiadamy tam kilka mitów, takie jak na przykład epos o stworzeniu, tutaj sumeryjski, pochodzący tam z Mezopotamii. To te teksty mówią nam o różnego rodzaju wojnach bogów. Pamiętam kolejną książkę, którą czytałem, która wspominała o tego typu teorii, to Wojny Bogów Josepha Farella. Nawet niezła książka, ponieważ wspomina również o innych rzeczach, które są bardziej wiarygodne.
I tutaj znowu autor Joseph Farrell interpretował różnego rodzaju teksty sumeryjskie, że dotyczyły one zaginionej planety. I jednak w tej książce, co było lepsze, to tak jak Sitchin tutaj naciągał, że ta orbita tej planety jest taka ogromna, to Joseph Farrell powiedział, że kto wie, czy ta planeta nie znajdowała się w miejscu naszego pasa asteroid. I jak zobaczymy, jego teoria jest znacznie bardziej wiarygodna. I oczywiście na wstępie mówię, że nie mówię, że takie Nibiru, które ma taką ogromną planetę, nie może istnieć, także po prostu mamy zbyt mało dowodów, aby tak twierdzić. I kto wie, czy naprawdę, jak twierdzą niektórzy i wyczekują powrotu Nibiru, to Nibiru nie przyleci. Nie mówię od razu, że tak nie może być, jednak według mnie ta teoria nie jest tak wiarygodna jak wiele innych. I dobrze, przejdźmy do tego, w jaki sposób taka planeta mogła istnieć w naszym Układzie Słonecznym w niezwykle odległej przyszłości i ewentualnie co mogło się z nią stać. Otóż, gdy patrzymy na nasz Układ Słoneczny, możemy albo widzieć go jako taki układ regularnych orbit i tutaj ładnie wszystko ułożone, albo jako taki chaotyczny, tutaj mamy różne rodzaje orbity, nie wiadomo co. I prawda leży gdzieś po środku, albowiem tak jak orbity są, posiadają różnego rodzaju wykrzywienia i nie są takie harmonijne, to odległości pomiędzy danymi planetami od Słońca tak naprawdę są związane ze specjalnym ciągiem, który może wyznaczyć reguła Titiusa-Bodego od dwóch odkrywców, którzy odkryli pod koniec XVIII wieku tę zasadę, czyli Johanna Daniela Titiusa i Johanna Elerta Bodego, którzy zauważyli, że odstępy pomiędzy Słońcem a danymi planetami są w jakiś sposób uporządkowane i regularne. I najlepiej sobie wytłumaczyć ich zasadę w ten sposób. Dajmy na to, mamy taki ciąg, który zaczyna się zerem, mamy trójkę i potem wszystko idzie razy dwa, czyli mamy 0, 3, 6, 12, 24, 48 i tak dalej, jak widzimy w tym ciągu. Gdy dodamy czwórkę do każdej liczby, wyjdzie nam, że będzie 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100 i tak dalej. I wtedy podzielimy to wszystko na 10, wyjdzie nam 0, 4, 0, 7, 1, 1, 6, 2, 8, 5, 2 i tak dalej, to okaże się, że tego rodzaju zmodyfikowany ciąg odzwierciedla tutaj układ planet w naszym Układzie Słonecznym. I dla przykładu Ziemia jest tą magiczną jedynką, podczas gdy, jak widzimy z tej tabelki, która porównuje rzeczywiste tutaj odległości w jednostkach astronomicznych AU, a tutaj wartości z prawa Titiusa-Bodego, to widzimy, że naprawdę się one w większości pokrywają, oczywiście z jakimś błędem, że Ziemia jest tą jedynką, Wenus przed Ziemią powinno mieć wartość 0,7, jednak ma 0,72, co jest, jak widzimy, bardzo małym tutaj błędem. Mamy Merkury 0,39, podczas gdy według prawa powinien mieć 0,4. Mamy Marsa za Ziemią, teraz idziemy w drugą stronę, który w rzeczywistości ma 1,52, a powinien mieć 1,6. I dalej w prawie Titiusa-Bodego powinno być 2,8, jednak tutaj nie mamy żadnej planety. I dalej mamy dopiero Jowisza, który w rzeczywistości ma 5,20 i według prawa Bodego również ma 5,20. Saturn 9,54 i 10 według prawa Bodego. I Uran 19,19, a według Bodego 19,6. Jak widzimy, naprawdę posiadamy brakującą planetę w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego czy ta legendarna planeta, jeżeli naprawdę istniała, nie mogła tutaj znajdować się pomiędzy Marsem a Jowiszem, jeżeli naprawdę wszystkie inne planety są oddalone według reguły Titiusa-Bodego, a tutaj mamy dziurę? Otóż okazuje się, że jest to bardzo prawdopodobne, albowiem w tym miejscu tej dziury, gdzie brakuje nam planety, znajduje się pas asteroid. I ten pas asteroid, jak twierdzi tutaj wielu teoretyków, takich jak na przykład wcześniej wspomniany autor Joseph Farrell, jednak również kilku naukowców tutaj popierało tego rodzaju teorie, to w tym ten pas asteroid może być pozostałością po jakiejś poprzedniej planecie, która uległa zniszczeniu. I oczywiście w jaki sposób mogła zostać zniszczona. Tutaj jedni zwolennicy powiedzą, że jakieś, nie wiem, gwiezdne wojny były, no się śmieję, że no po prostu w jakiś sposób były wojny międzyplanetarne, starożytni kosmici i tego typu rzeczy, a inni mogą powiedzieć, że po prostu ta planeta mogła zniknąć w jakiś naturalny sposób, tak jak na przykład się formują planety często
często dochodzi do różnego rodzaju kolizji i tym podobno, to czemu nie mogłaby się taka planeta zniszczyć? Więc jak widzimy, mam tutaj dwie różnego rodzaju rzeczy. Prawda może leżeć gdzieś po środku, kto wie, może istniała ona dłużej, jednak coś w nią uderzyło, kometa, no kometa może za mała, jednak jakieś inne ciało, kto wie. I wiele tutaj zwolenników tego typu teorii uważa, że ślady po tym znajdujemy m.in. na Marsie, który Mars posiada dwa księżyce, Phobos i Deimos, które są jednak tak nieregularne, że prędzej przypominają jakieś asteroidy niż księżyc, niż księżyce. I jest to dosyć ciekawe, albowiem wiele osób uważa, że przed tego typu zniszczeniem tej planety Mars mógł naprawdę być, tak jak twierdzi się nawet współcześnie w takim oficjalnym nurcie, że Mars w przeszłości mógł być żyzną dość planetą, że była woda i tego typu rzeczy. To się uważa, że właśnie ten stan się zmienił i Mars stał się taką planetą jak dziś czerwoną, taką bez niczego ciekawego, właśnie po zniszczeniu tej planety. I właśnie z tego powodu księżyce Marsa, Phobos i Deimos są w taki sposób nieregularne, gdyż ich orbity i w ogóle to jest wszystko takie pomieszane, ponieważ z tego zniszczenia tej planety mogła jakaś część właśnie uderzyć w Marsa, bądź właśnie spowodować jego naruszenie. I niektórzy uważają, że nawet część tej planety mogła być jednym z tych księżyców Marsa, Phobos i Deimos, że któryś z tych księżyców może być częścią tamtej legendarnej, pradawnej planety, która znajdowała się w miejscu obecnego pasa asteroid, i dlatego te księżyce są takie nieregularne. Kto wie, może nawet, no oba, to dosyć, no nie sądzę, żeby oba były, jednak jeden może być, ponieważ Mars mógł być taką, powiedzmy, zamieszkaną planetą przez życie, może nie przez zaawansowane istoty, chociaż kto wie, jednak przez życie i po prostu na Marsie mógł, tak jak u nas na Ziemi, znajdować się jeden księżyc i po tej katastrofie Mars stał się planetą nie do zamieszkania i po prostu na Marsie pojawił się dodatkowy księżyc, atmosfera zniknęła, wszystko no padło. I niektórzy uważają, że w tym momencie, jeżeli jakaś hipotetyczna cywilizacja istniała na Marsie, to mogła przejść na Ziemię. I niektórzy tutaj mówią, że różnego rodzaju mity opisujące wojny bogów mogą w metaforyczny sposób opisywać te wydarzenia z tamtej najodleglejszej przeszłości, albowiem często planety na przykład posiadają różnego rodzaju bóstwa, na przykład jak wiemy Mars, bóg tutaj wojny był często utożsamiany z Marsem, stąd też nazwa Marsa. I dlatego wiele osób uważa, że różnego rodzaju mity wspominające o wojnach i walkach bogów mogą tak naprawdę mówić o wydarzeniach tutaj z naszego własnego układu słonecznego, czyli po prostu gdy planeta w jakiś sposób się zniszczyła, wybuchła, cokolwiek, to po prostu jej tutaj różnego rodzaju fragmenty mogły zaatakować inne planety, w tym Marsa i Ziemię. I również niektórzy uważają, jest to dosyć ciekawe, albowiem zauważmy, że pomimo, że nasz biegun północny i południowy składa się, jak wiemy, z lodowców, tam znajdują się lodowce, to pomimo, że te lodowce są otoczone przez same słone wody, mórz i oceanów, to zauważmy, że same lodowce składają się głównie z wody słodkiej. Skąd ta woda słodka? Niektórzy uważają tutaj, że tam są jakieś podróż do wnętrza Ziemi, że tam są jakieś wejścia do wnętrza Ziemi, różnego rodzaju takie rzeczy. Jednak na przykład, tak jak również zauważył w innych książkach wcześniej wspomniany autor Zacharia Sitchin, jednak on tak tego nie rozwinął, ja tutaj postaram się to znacznie bardziej rozwinąć, to woda i właśnie jakiś fragment tej legendarnej zniszczonej planety, bądź nawet Marsa, jak niektórzy uważają, mógł trafić w naszą planetę i spowodować globalny kataklizm, który, jak wspominam, w innych odcinkach jest opisywany w mitach całego świata, i kto wie, czy nie wiązał się z końcem ostatniej epoki lodowcowej. Chociaż to już nie jest, mi się wydaje, związane i musiało być to znacznie wcześniej, albowiem no, jeżeli epoka lodowcowa naprawdę miała miejsce, no to lodowce były przed tym. A właśnie ta teoria może tutaj tłumaczyć powstanie lodowców, że tego typu fragment planety wraz z wodą mógł tutaj dostać się, uderzyć w naszą planetę, spowodować tutaj globalny kataklizm, bądź mógł się nawet otrzeć o naszą planetę, a woda ta mogła przejść na naszą planetę. I niektórzy tutaj uważają, że procesy takie geofizyczne mogą tłumaczyć to, dlaczego ona się znajduje na północnym i południowym biegunie, albowiem tak niby miały się rozłożyć tego typu wody, gdyby naprawdę doszło do tego typu kolizji, bądź wyłącznie jakiegoś takiego zderzenia, otarcia się. Jak widzimy, jest to bardzo ciekawe i może tłumaczyć wiele niewyjaśnionych zjawisk, nie tylko na naszej planecie, lecz również w całym Układzie Słonecznym.
Jednak na tym kanale idziemy znacznie dalej niż taka logiczna, teoretyczna tutaj nauka konwencjonalna, więc powiedzmy sobie różnego rodzaju innych teoriach, wierzeniach, a nawet tekstach, czy to starożytnych, czy to tych takich metafizycznych, channelingowanych, które mogą poprzeć tego rodzaju teorię, że w odległej przyszłości w miejscu obecnego pasa asteroid istniała planeta, która w jakiś sposób się zniszczyła i przez to zniszczenie mógł zostać dotknięty Mars, mógł powstać jeden z jego dodatkowych księżyców i mogło na Marsie zniknąć życie. I jest to dosyć ciekawe, albowiem wiele tekstów metafizycznych, na które się natknąłem, oraz różnego rodzaju channelingowanych wiadomości, mówi o dodatkowej planecie nazywanej Maldek. I wiele osób tutaj kojarzy ją z tym Nibiru Sicina, że to jest ta planeta, która gdzieś wykraczała poza. I według na przykład prawa jedności, które często tutaj analizujemy na moim kanale, który tutaj się znajduje w dwóch tomach, prawo jedności, tutaj mam The Law of One, Ra Contact, ponieważ jest to kontakt z bytem Ra, który jest wielowymiarową istotą, tak jak każda z nas według tradycji metafizycznej, lecz po prostu w swojej ewolucji Ra jako kompleks, tak jak mamy ludzkość, Ra jako kompleks świadomościowy, żył na planecie Wenus. Jednak wraz z ewolucją świadomości mieszkańcy Wenus złączyli się swoją świadomością, tak jak my mamy na przykład w psychologii pojęcie kolektywnej podświadomości, bądź nawet kolektywnej świadomości, o której mówię w innych odcinkach na moim kanale, to kompleks świadomościowy Ra po prostu tak ewoluował, że już nie mieszka na Wenus, już to jest, nie wiem, setki tysięcy, miliony lat po ich życiu takim fizycznym tu na Wenus i znajduje się w wyższych wymiarach i skontaktował się właśnie tutaj z Donem Elkins, Karlą Rueker i McCarthy, już nie pamiętam imienia. I po prostu ten kompleks świadomościowy Ra tłumaczy, jak działa nasz wszechświat i jak wygląda przyszłość naszej planety. I twierdzi on, że tak jak twierdzi wielu zwolenników teorii paleoastronautycznych, znowu ludzkość pochodzi od, w jakimś sensie, od kosmitów i po prostu właśnie z planety Maldek kosmici mieli przybyć na Ziemię i w odległej przyszłości. Jest to związane z tym Nibiru Sicina, ponieważ Sicin mówił tu o Anunnaki, którzy mieli zstąpić z nieba na Ziemię właśnie z planety Nibiru i tutaj być tymi legendarnymi bogami opisywanymi w wielu mitach. Tak jak widzimy, może być to sprzeczne z tą teorią, że te opowieści o bogach są tutaj metaforą tego, co się działo w naszym Układzie Słonecznym, że tutaj planeta eksplodowała, czy cokolwiek z nią się stało i doszło to do innych planet. Jednak jest to dosyć ciekawe, albowiem tego typu wzmianki o Maldeku bądź Marduku nie dość, że są zgodne z tym, że w tradycji mezopotamskiej zachowała się ta wiedza o dodatkowej planecie tej Nibiru, to dodatkowo wiąże się również z innymi tutaj źródłami, albowiem dla przykładu sobie czasami oglądam wiele takich channelingowanych wiadomości, czy to na YouTubie, czy w ogóle dotyczących tam różnych spraw i często właśnie na przykład osoby, które channelingują jakichś tam innych, czy kosmitów, czy jakieś archanioły, na przykład Metatrona, tak, niektórzy channelingują takie istoty, to znowu mówią te istoty przez nie o tym Maldek bądź Mardeku i o tym, że to było w odległej przyszłości przed taką ludzkością, jaką znamy i że wiele osób, które inkarnują się tutaj na naszej własnej planecie, wcześniej inkarnowało się na tym Maldeku Marduku, po prostu ze względu, że ich planeta naprawdę, tylko tam nie ma dosłownej wzmianki o tym, że ona, nie wiem, wybuchła, zniknęła, lecz że już nie nadawała się do inkarnacji, czyli możemy w domyśle również stwierdzić, że albo zniknęła, albo została w dużej mierze zniszczona. Tak jak na przykład mówiłem, że może pas asteroid plus jakiś księżyc na Marsie. I wiele osób podobno się inkarnowało tutaj na Ziemi z powrotem. Więc jak widzimy, jest to bardzo ciekawe i znowu wiąże się z tutaj prawdziwymi dowodami, które znajdujemy w postaci tego pasa asteroid. Jak widzimy, to wszystko tworzy jedną wielką całość, co mnie naprawdę zszokowało, gdy tak to sobie przeanalizowałem i odkryłem. Dalej jest to dosyć ciekawe, albowiem wiele osób, jak mówiłem, twierdzi, że ludzkość pochodzi na przykład z Marsa. I znowu by się to z tym wiązało, że na przykład z Marduka był Marduk i Mars. Niektórzy uważają tutaj, że jak posiadamy dwa takie odłamy tajnych stowarzyszeń, mamy z jednej strony masonów, a z drugiej strony różnego rodzaju inne odłamy, tak jak na przykład Thule. Thule, taka stowarzyszenie Thule było na przykład stało za nazistami, którzy co ciekawe
Niby współpracowali z masonami, jednak chcieli tak naprawdę masonerię wytępić. Niektórzy uważają, że z jednej strony mamy Aryjczyków i nazistów, którzy mogli pochodzić z Marsa, albowiem, jak zaraz zobaczymy, było to w ich systemie wierzeń, oraz możemy mieć wolnomularzy tych, którzy, tych złych, powiedzmy, chociaż tutaj, no, porównujemy zło ze złem, no, nazistów z masonami, to ci masoni mogą pochodzić z tego Marduku Maldeku. Jest to bardzo ciekawe, albowiem w tradycji masońskiej znowu znajdujemy wzmiankę o albo o dodatkowym słońcu, albo o dodatkowej planecie, która wiąże się blisko właśnie z masonami i oni wierzą, że oni mają związek z tym, więc mogą mieć związek z tą planetą, która zniknęła, więc mogą być tymi osobami z Maldeka, z tej planety, inkarnującymi się tutaj na Ziemi właśnie i dołączającymi do tych tajnych stowarzyszeń. Mogą być tą kabałą, która chce tutaj, nie wiem, zmienić świat na gorsze, chce tutaj kontrolować świat, manipuluje nami. Więc jest to bardzo ciekawe, znowu mamy kolejne powiązanie i znowu to wszystko tworzy jedną logiczną całość. Dalej mamy kolejne wzmianki i tutaj pochodzą one od nazistów, którzy, jak mówiłem, twierdzili, że... I jest to skomplikowane, ponieważ ostatni etap wiąże się z tym, że naziści pochodzą z Marsa i po prostu przywędrowali na Ziemię, jednak tak naprawdę w najodleglejszej przeszłości, według tutaj wierzeń nazistów, według tutaj tajnych stowarzyszeń takich jak Tule, według takiej wiedzy ezoterycznej, mieli oni oryginalnie pochodzić z Aldebaran, czyli takiej odległego systemu gwiezdnego gdzieś w kosmosie. I mieli oni pochodzić z Aldebaran, mieli przybyć tutaj na Ziemię, i na tej ziemi mieli stworzyć Atlantydę, wszystkie rodzaje zaawansowane cywilizacje i mieli to być Aryjczycy. A inne tutaj różnego rodzaju rasy, chociaż tutaj no nie powinniśmy tak, no bo znowu wchodzimy na taki grząski teren, różnego rodzaju jakiejś, nie wiem, segregacji rasowej, to nie ma żadnego tutaj znaczenia w kontekście tego odcinka, tylko mówię, w jaki sposób swoją taką kosmologię i swoje pochodzenie tutaj tłumaczyli naziści, że po prostu oni właśnie, ta rasa aryjska przyleciała i stworzyła tą zaawansowaną cywilizację. Jest to ciekawe, albowiem podobno ten język z Aldebaran, tych kosmitów, miał być niezwykle podobny do języka starożytnych Sumerów. Więc kto wie, czy naprawdę tak nie było, jak naziści sądzą, czy po prostu są zwykłe wymysły. Jednak widzimy, coś jest w tej planecie dodatkowej, która mogła się znajdować w miejscu naszego tutaj pasa asteroid obecnego. I jak widzimy, tego typu legendy i wierzenia dotyczące tej zaginionej planety i przybycia ludzkości czy kosmitów na naszą planetę mogą nie być taką zwykłą fikcją. Jak widzimy, jest to bardzo ciekawe, a o tych kwestiach nazistów i tych wszystkich skomplikowanych rzeczach powiem jednak w innym odcinku. Jednak na razie powinniśmy sobie zobaczyć, że naprawdę w odległej przyszłości mogła istnieć dodatkowa planeta i wcale nie musimy tutaj jej dyskredytować, ponieważ Sitchin twierdził, że ma taką orbitę, a nie znaleźliśmy planety na żadnej takiej orbicie. Ponieważ jak widzimy, mogła ona być znacznie bliżej, jednak w odległej przeszłości, kto wie, czy setki tysięcy lat, czy miliony lat temu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie więcej informacji oraz jeżeli jesteście zainteresowani zaginionymi cywilizacjami, to serdecznie polecam Wam moją książkę Deja Vu, czy wszystko już było. Nie zapomnijcie również udostępnić tego materiału oraz mojego kanału dalej, aby coraz więcej osób dowiadywało się o tych, jak widzimy, niezwykle ciekawych oraz, no jak widzimy, rzeczach, które mogą zmienić naszą perspektywę dotyczącą tego, jak funkcjonuje nasz świat oraz jakie może być nasze pochodzenie. Będziemy kontynuować tego typu serię, tego typu temat w przyszłych odcinkach, ponieważ wydaje mi się, że jest ona bardzo ciekawa i łączy ona te z jednej strony ezoteryczne i takie różnego rodzaju spiskowe teorie wraz tutaj z odkryciami współczesnej nauki oraz wraz z takim logicznym rozumowaniem naszego własnego świata. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, do następnego odcinka.